W ramach projektu Orientacja Zawodowa Bez Granic odbyło się spotkanie przedstawicieli oświaty oraz szkół gimnazjalnych biorących udział w projekcie. Popularyzacja kształcenia zawodowego wśród młodzieży polsko-niemieckiego pogranicza to główny cel tej inicjatywy. Chodzi o rozpoznanie kilku zawodów w przeciągu krótkiego pobytu tygodniowego, pięciodniowego w Niemczech. Informacje o udziale w projekcie przekazałem. 7 mamy spotkanie z rodzicami. No i jesteśmy pierwszą szkołą, która będzie wyjeżdżała w ramach tego projektu, więc harmonogram jest bardzo napięty. Spodziewam się, że jest to wyjazd na tyle atrakcyjny, że znajdzie zainteresowanie. Pierwszym działaniem będzie wizyta studyjna w ośrodkach prowadzących warsztaty orientacji zawodowej w Niemczech. Podobne wyjazdy już miały miejsce. Tylko chyba wypada mi powiedzieć, że ich jakość wiedzy i kompetencje w zakresie zawodowym poprzez to, co widziałem na miejscu, ich aktywność, wykonywane czynności tam w formie tych praktyk zawodowych były tak atrakcyjne i oni tak intensywnie pracowali, że można by chyba powiedzieć, że byli zadowoleni. Pytanie, co jeśli w życie wejdzie zapowiadana reforma oświaty i wygaszone zostaną gimnazja, dla których dedykowany jest projekt. W projekcie jest zapis, że będzie to grupa wiekowa od 13 do 16 lat, czyli te kryteria będziemy spełniali. I oczywiście w przyszłości, jeżeli nastąpi zmiana w oświacie, no to również te dzieci wtedy ze szkoły podstawowej będą mogły brać udział, bo będą spełniały kryterium 13-16 lat. Dla uczestników projektu jest to przede wszystkim inwestycja w przyszłość.